W ostatnią środę miesiąca na sesji zebrali się radni miejscy. Porządek obrad zawierał aż 27 punktów. Głównie dotyczyły one nieruchomości i zasobów mieszkaniowych miasta. A sytuacja w zasobach mieszkaniowych wygląda tak, że liczba osób oczekujących jest ogromna, mieszkań jest niewiele, a do tego jeszcze zasoby mieszkaniowe w bardzo starych budynkach wymagających wyburzenia bardziej niż nadających się do zamieszkania. Cóż z tego, że powstały nowe bloki komunalne, jak trzeba wyburzać stare zasoby? I to niewiele zmienia. Doszło jednak do bardzo głębokiej analizy list osób oczekujących, bo wreszcie teraz, przygotowując ten program, zostały te listy bardzo mocno przeanalizowane i okazuje się, że były osoby, które widniały na listach nieżyjące już, bądź zaspokoiły swoje potrzeby mieszkaniowe w inny sposób. Także ta lista została uaktualniona i będzie i taka rzeczywista, jeżeli chodzi o oczekiwania. Do 2018 roku będzie wybudowanych 40 mieszkań. Niewiele. 40 lokali, natomiast oczekujących jest 1090 osób, rodzin oczekujących na. Jest to niewiele, no ale takie są nasze realia. Trudno tu, stąd też taki bardzo trudny problem nie wzbudził na sesji większej dyskusji, bo ponarzekaliśmy sobie w komisjach. Radni analizowali też potrzeby komunikacyjne miasta na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych. Niejednomyślność Rady nie pozwoliła jednak na podniesienie podatków. Natomiast przyjaznym gestem w stronę mieszkańców było uchwalenie Karty Dużej Rodziny 3+, która umożliwi rodzinom z trojgiem i więcej dzieci uzyskanie ulg w instytucjach kultury oraz w sferze usług. Zaskoczyły natomiast interpelacje radnych, a zwłaszcza wystąpienie Jacka Kowalewskiego. Najwięcej takiego poruszenia zrobił wniosek radnego Jacka Kowalewskiego, w którym zwrócił się do prezydenta, żeby obniżył sobie wynagrodzenie. No, wniosek został uzasadniony bardzo długim wystąpieniem. Sam wniosek sam w sobie nie jest nieprzyjemny, naruszający takie stosunki międzyludzkie. Że jeżeli inwestor spełnia określone warunki, wtedy jest zwolnienie od podatku nieruchomości. Proszę Państwa, u nas system jest inny. U nas system jest taki, że indywidualnie inwestor przychodzi, czy przedsiębiorca przychodzi do Pana Prezydenta i tak brzydko mówiąc na kolanach prosi, żeby Pan Prezydent umorzył mu jedną ratę czy dwie raty podatku od nieruchomości. Tak nie powinno być. Powinny działać systemy i to jest najlepsze. Systemy określane uchwałami Rady Panie Radny, proszę przystąpić do meritum, bo Pan nam tu już przechodzi w wykład, jak powinno być. Proszę Państwa, nie, no, ale to ja, wszystko tak jakby uzasadnienie. Ja nie wiem, czy prowadził Pan badania na ten temat, które firmy nie przyszły do Tomaszowa. Czy pan widział, Pani jak radna, na kolanach... Pani przewodnicząca, proszę mi nie przerywać. No proszę mi nie przerywać. No tak, ale my jesteśmy już... Ja wiem, że się pani przewodniczącej śpieszy do domu, proszę Państwa, ale to jest bardzo... No pewnie, a panu uważam, się nie że to dla miasta, dla jego mieszkańców, dla wszystkich jest bardzo ważne. Ta świadomość, jak miasto działa, jak działa ojciec miasta. Proszę Państwa, ja uważam, że to jest bardzo ważne. Nie marnujmy czasu. Został nam rok naszej kadencji. Nie marnujmy czasu na rzeczy, z których nic nie wynika. Serdecznie apeluję o rozsądek, chyba że wprowadzimy do porządku obrad punkt stały autoprezentacja. Niezbyt miły zarówno dla słuchaczy, dla słuchających, jak i dla prezydenta.
I teraz pytanie, czy dobrze, że padł? Być może, że dobrze, niezbyt miły. I kończy się kadencja prezydenta, zostało kilka miesięcy i zabieranie, zmniejszanie wynagrodzenia nie jest jakimś gestem jakiegoś wyczynu, jakiegoś kary dla prezydenta, bo uzasadnienie radnego było, bym powiedziała, złośliwe, zgryźliwe, niemiłe. Wartością dla mnie, jako dla mnie osobiście, było wystąpienie prezydenta, który wymienił wiele, wiele rzeczy zrobionych, wiele rzeczy załatwionych dla miasta i dla mieszkańców, którzy, bo w Tomaszowie utarła się taka malkontencka opinia, że nic się w tym mieście nie dzieje, co nie jest prawdą. Nie jest prawdą, że się w tym mieście nic nie robi, że to miasto nie pięknieje, bo wystarczy szeroko otworzyć oczy, podnieść głowę, zobaczyć, jak wypiękniała ulica, jeżeli chodzi o elewację budynków przy ulicy Świętego Antoniego. Przecież każdy niemalże budynek, śmiem twierdzić, że każdy, jest odnowiony. Pięknie ta ulica wygląda. Wystarczy teraz remont, do którego kiedyś wreszcie dojdzie. I ta najpiękniejsza nasza ulica, bądź jedna z pięknych, będzie już widoczna. Oczywiście po remoncie. Wiele, wiele rzeczy, no, jeżeli chodzi o produkty turystyczne, to przecież ten nasz skansen otrzymał piękny parking, no, odwiedzany jest przez tysiące wycieczkowiczów, groty, no, cała okrąglica, no, cały szereg, mogłabym tu wymieniać rzeczy, które wymienił prezydent. I mnie się też dobrze słuchało, bo bombardowana ciągle i na dyżurach, i w kontakcie z mieszkańcami, w innych sytuacjach, że nic się nie dzieje, że takimi sprawami, że kompletne dno w tym Tomaszowie, prezydent no niczego, to jest kampania. Już się zaczyna swoimi wystąpieniami propagować własną osobę, żeby w najbliższych miesiącach rozpocząć kampanię do wyborów samorządowych, jakie nas za kilka miesięcy. Kampania za właściwie kilka miesięcy nas czeka. I na bazie takich... Ale kampanię też można robić w sposób elegancki, nie ten sposób. No tak, ale to trzeba być eleganckim człowiekiem, żeby robić wszystko elegancko, bo elegancki człowiek nie napada na publiczną osobę, bo przecież prezydent to jest osoba i to jest osoba publiczna i przez te dwie kadencje zrobił tyle, ile mógł. Ja nie mówię, że jest najlepszym prezydentem, jakiego Tomasz Biastu potrzeba. Nie w tym rzecz, ale nie można powiedzieć, że nic nie zrobił. Nie można powiedzieć, no ja na przykład prezydenta podziwiam, bardzo podziwiam zatrzymanie w ryzach budżetu miasta.